Widzicie Państwo, plac na rozdrożu, trasa łazienkowska odbudowana. Słyszałem, widziałem, wiedziałem. Przecież święci w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy wcale nie muszą się przysłuchiwać to, co ktoś mówi. Na przykład Barbara Block. Kurwa, 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 kurwa. I co sekunda? Kurwa, 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 kurwa. Także proszę Państwa, tutaj dopiero jakie bloczyska Tuska. Jakie tu bloczyska. Także proszę Państwa, gdy jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą, w Warszawie, zastanówmy się nad tym, jaki chytry ten szatan, diabeł jest, który sobie urobił sług diabła, którzy myślą tak jak on. Słyszałem, widziałem i wiedziałem. Od końca ta trójca. Wszystko muszą wiedzieć. Wszystko muszą widzieć. W kościele mają co sekunda rzymsko-łacińskim pokaz mody. I wszystko muszą słyszeć. No, Breżniew szczególnie, plotkarz ten, który, proszę Państwa, na Kawęczyńskiej 4 u zakonnicy zupy wydaje, proszę Państwa. No, emerytom, rencistom, biednym, głodnym i chłodnym. I oni by tylko tak mogli żreć i chlać. To więc już po stołach mohery latają. Listopad, grudzień, ja nie wiem, czy jeszcze i nie styczeń. No, bo prawosławnych tu nie ma, ani świadków Jehowy, ani ewangelików, ani mormonów w Warszawie. No, gdy jesteśmy gdzie? Przecież tu jest trakt królewski, proszę Państwa, trakt. Królewski jest, trakt królewski. Ja wiem, że tu są błyski, blaski i moherowych, warszawskie wrzaski. No i tutaj mamy przecież ogrody botaniczne z czasów króla Stanisława. Tak, tu nie jest Anglo, Ameryka, Białystok. Tu nie ma ludzi prawosławnych, ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy. Pełno jest co moherowych, no moherowych, a u świętej Anny pod kolumną Zygmunta, gdzie oni tak chodzą krakowskim przedmieściem, bo tu nie jest Kraków ani Anglo-Ameryka, Białystok, mówią, aha, dali nam na tacę i oni tak żyją, pocieszają się i od stołu do stołu biegają, no Anita to pierwsza musi być. Nawet przed Breżniewem, bo ten Breżniew, jak u tej zakonnicy wydaje na Kawęczyńskiej 4, katolickiej, to ta zakonnica mu da coś zjeść, potem jakieś cerki wycygani, sprzedaje, ma 30-40 zł, potem po tych stołach lata, proszę Pani, nażre się jak świnia japońska, bo to takie grube, czarne i podobne takie do tej wietnamskiej, japońskiej, no to wiecie Państwo, wielkie takie, ciut za wielkie jak na wietnamską lochę.